Jestem dumny z tej drużyny, bo pokazaliśmy dzisiaj, że potrafimy grać w piłkę, że nie zawsze faworyt w piłce musi wygrać. Przede wszystkim sami od siebie wymagamy, jesteśmy sportowcami. Pojedyncze zwycięstwa nas na pewno nie zadowolą. My chcemy cały czas więcej. Zwycięstwo napędza nas do ciężkiej pracy, do tego, że my chcemy jeszcze więcej zwyciężyć. Facet z charakterem, to jest nasz kapitan, wziął ciężar gry na siebie, poszedł w pojedynek, fantastycznie uderzył,
kolejna niesamowita bramka tutaj na Łazienkowskiej. Cieszę się, że to zrobił, cieszę się, bo ciężko pracuje na to. Należała mu się ta bramka, bardzo przyczynił się dzisiaj do tego, że zdobyliśmy 3 punkty, dostał szansę i w pełni ją wykorzystał. Gerard Piast znów tego dokonał, wygrał przy Łazienkowskiej z Legią i znów Gerard Badia zdobył zwycięskiego gola dla swojej drużyny. Jakie to jest uczucie? No, kurde, bardzo zadowolony jestem, bardzo, bardzo, bo nie był łatwy mecz, graliśmy z jeden zawodnik więcej, prawie cały mecz, ale no to Legia, dobrze zawodników mają, dla nas naprawdę to ważne spotkanie, chcieliśmy wracać do Gliwic z 3 punkty, brat same z 3 punkty, bardzo zadowolony i ja personalnie no też, bo 3. gol tutaj na ten stadion i nie mam słowy, naprawdę, jestem bardzo zadowolony. To jest dla mojej żony, moje 2 córki, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet i powiedziałem przed meczem, no jak dzwoniłem do żony, powiedziałem, że bo byłem zadowolony, ona pytała, czemu jesteś tak zadowolony, powiedziałem, bo gram od początek i ona mi mówiła, dzisiaj będziesz strzelał, no i to będzie dla rodziny. Kobieta się nie myli, dzięki ci bardzo. Dziękuję.